Zadanie 18. Prosta przechodząca przez punkty A o współrzędnych 3 i minus 2 i B o współrzędnych minus 1 i 6 jest określona równaniem. Y równa się minus 2x plus 4, y równa się minus 2x minus 8, y równa się 2x plus 8 oraz y równa się 2x odjąć 4. I tutaj musimy pamiętać o tym, że przez każde dwa dowolne punkty możemy poprowadzić prostą. Czyli jeżeli mamy jakieś punkty, które można narysować w układzie współrzędnych, ja narysuję tutaj te punkty, które mamy podane w zadaniu. Tutaj będzie punkt A i tutaj będzie punkt B. To jeżeli mamy podane współrzędne tych punktów, to jesteśmy w stanie wyznaczyć wzór takiej prostej. Nazwijmy ją prostą M. I teraz jeszcze raz. Jeżeli mamy dwa dowolne punkty, które jesteśmy w stanie narysować w układzie współrzędnych, to przez takie dwa dowolne punkty, jak widzisz, jesteśmy w stanie wyznaczyć czy poprowadzić prostą. Natomiast jeżeli mamy dane współrzędne tych punktów, a tutaj mamy dane współrzędne punktów, to znaczy, że jesteśmy w stanie wyznaczyć wzór takiej prostej. No i teraz zwróć uwagę, że każdy punkt, jeżeli ma podane współrzędne, to za każdym razem ma podaną współrzędną x-ową oraz współrzędną y-ową. Natomiast każda prosta jest opisana wzorem kierunkowym y równa się ax dodać b. I teraz zobacz, co ja mogę zrobić. Mogę teraz podstawić te współrzędne obu tych punktów do tego wzoru ogólnego. No i teraz podstawiam w pierwszej kolejności współrzędne punktu A. Współrzędna y-owa ma wartość minus 2, natomiast współrzędna x-owa ma wartość 3. Dlatego ja tutaj otrzymuję minus 2 równa 3a plus b. To samo robię ze współrzędnymi punktu B. Współrzędna y-owa jest równa 6, współrzędna x-owa jest równa minus 1, dlatego tutaj otrzymuję 6 równe minus a plus b. I teraz mogę ułożyć taki układ równań. Co ja teraz zrobię? Zamienię te równania stronami. Dlaczego? Zamieniam je stronami, dlatego żebym moje niewiadome miała za każdym razem po lewej stronie równania, mnie po prostu w ten sposób układ równań lepiej się rozwiązuje. I taki układ równań należy rozwiązać. Tutaj nie mamy podane w zadaniu, w jaki sposób mamy taki układ równań rozwiązać. Ja rozwiążę to metodą przeciwnych współczynników, czyli po prostu równania te stronami odejmę. No i tutaj zapisuję 3a plus b odjąć i z racji tego, że tutaj jest minus, to ten minus będzie nam zmieniał znaki tej części tego drugiego równania. Żebym się nie pomyliła w zmianie znaków, to na razie lewą stronę drugiego równania zapiszę w nawiasie. I równa się minus 2 odjąć 6. I teraz ściągam nawias i otrzymuję 3a plus b, dodać a minus b jest równe minus 8. I zwróć uwagę, że tutaj współczynniki b redukują nam się do zera, i otrzymuję 4a, które jest równe minus 8. Obustronnie dzielę teraz to równanie przez 4, otrzymując a równe minus 2. Czyli już wiemy, że tutaj poprawną odpowiedzią do tego zadania będzie albo odpowiedź a, albo odpowiedź b. Natomiast musimy sobie wyznaczyć jeszcze wartość wyrazu wolnego b. Na razie przepiszę, że a jest równe minus 2 i wybieram sobie dowolne równanie z układu równań. Ja sobie wybiorę to tutaj, czyli zapisuję tutaj minus a plus b i jest równe 6. I teraz wartość a, czyli minus 2, podstawiam pod a, ale zwróć uwagę, że tutaj jest minus. Czyli najpierw przepisuję tego minusa i dopiero w nawiasie podstawiam wartość a, no i resztę przepisuję bez zmian. Otrzymuję tutaj 2, dodać b jest równe 6, zatem b jest równe 6 odjąć 2 i na tej podstawie wiem, że b ma wartość 4. Więc na tym etapie mogę już zapisać odpowiedź, jaką? Otóż zobacz, tą wartość a
i tą wartość B podstawiam po prostu tutaj do tego wzoru kierunkowego w postaci kierunkowej prostej. Czyli otrzymuję tutaj A równe minus 2x i dodać 4. Czyli na tej podstawie możemy już tutaj zaznaczyć prawidłową odpowiedź w zadaniu 18. Będzie to odpowiedź A. Natomiast tutaj też pamiętaj o tym, że to, co ja tutaj rozwiązałam, czy ta metoda, którą zastosowałam, to jest jedna z przynajmniej dwóch metod, jaką możemy wykorzystać do rozwiązania tego typu zadania. Tutaj w tym zadaniu my jesteśmy proszeni o wyznaczenie równania prostej i możemy wykorzystać wzór, który nazywa się równaniem prostej przechodzącej przez dwa punkty. I ten wzór znajduje się w tablicach maturalnych. Ja go tutaj teraz zapiszę. Ten wzór ma następującą postać. W jednym nawiasie mamy y, odjąć y1. W drugim nawiasie mamy x2, odjąć x1, odjąć. I teraz kolejny nawias y2, odjąć y1. I w drugim nawiasie x odjąć x1 i całość ma być równa 0. No i teraz my możemy sobie przyjąć, że te współrzędne x-owe i y-owe, które mają współczynniki 1, to będą nasze współrzędne punktu A, natomiast te współrzędne, które mają indeks 2, możemy przyjąć, że będą to współrzędne punktu B. No i teraz podstawiam do tego wzoru y odjąć. No i teraz zwróć uwagę, że nasza współrzędna naszego punktu A ma wartość minus 2, dlatego ja tutaj wpisuję minus 2, wpisuję w nawiasie, dlatego że tutaj mamy dwa znaki minus, zamykam nawias, x2, czyli współrzędna x-owa punktu B, tutaj podstawiam minus 1, odjąć współrzędną x-ową punktu A, czyli wpisuję tu minus 3. Pod y2 podstawiam współrzędną y-ową punktu B, będzie to 6. Znak odejmowania przepisuję i znowu współrzędna tutaj, która nazywa się y1, to będzie współrzędna y-owa punktu A i ona ma wartość minus 2, więc to minus 2 znowu tutaj zapisuję w nawiasie. No i przepisuję tutaj x oraz odjąć x1, czyli odjąć współrzędną x-ową punktu A i całość jest równa 0. No jak już dokonałam takiego podstawienia, to teraz kwestia uproszczenia równania, które otrzymaliśmy. Czyli tutaj w tym pierwszym nawiasie otrzymuję y plus 2, w drugim nawiasie otrzymuję minus 4, odjąć i teraz tutaj w tym kolejnym nawiasie otrzymuję 6, dodać 2, i ten kolejny, ostatni nawias przepisuję bez zmian. Zobacz, co otrzymałam. Tutaj na razie zajmiemy się tą częścią. Tutaj otrzymuję minus 4. No i w nawiasie na razie przepiszę to, co mamy w tym pierwszym nawiasie. Odjąć 8 razy x, odjąć 3 w nawiasie. Całość jest równa 0. No i teraz muszę to wymnożyć. Minus 4 razy y. To jest minus 4y, minus 4 razy 2, to jest minus 8. Następnie mamy minus 8 razy x, to będzie minus 8x. No i minus 8 razy minus 3, to jest nic innego jak plus 24. No i oczywiście całość jest równa 0. Zwróć uwagę, że ja na tym etapie mogę dokonać redukcji wyrazów podobnych. Minus 4y. Występuje pojedynczo, więc zostawiam bez zmian. Minus 8x też występuje pojedynczo, więc też pozostawiam bez zmian. Natomiast minus 8 plus 24 to jest 16. Dlatego tutaj zapisuję plus 16 i całość jest równa 0. Teraz wszystkie elementy przenoszę na prawą stronę równania. Wszystkie te tutaj, czyli minus 4y zostaje po lewej stronie równania. I co tutaj otrzymuję? Otrzymuję tutaj minus 4y jest równe 8x odjąć 16. No i teraz obustronnie całe to równanie dzielę przez minus 4, otrzymując y równy minus 2x plus 4. Czyli zwróć uwagę, że zarówno w pierwszej, jak i w drugiej metodzie otrzymaliśmy dokładnie tą samą odpowiedź.